Właśnie ukazał się twój nowy singiel. Opowiedz o tej piosence. Co to jest za kompozycja? To jest kompozycja, która powstała właściwie jako ostatnia na płytę, mimo tego, że ostatnia w kolejności nie jest. No, opowiada o przejściach takich w związku. Mężczyzna troszeczkę, że tak powiem, postąpił niewłaściwie. Dziewczyna go rzuciła i on teraz błaga, żeby ona wróciła, więc no, jakby można powiedzieć klasycznie miłosne zawirowanie, że tak powiem. Mamy do tego fajny klip zrobiony w czarno-bieli, zrobiony bardzo dynamicznie, ponieważ biegaliśmy przez cały dzień po mieście w Warszawie. Dużo świateł, dużo naturalnej kompozycji. Towarzyszyła nam w klipie też Michalina Sosna, bardzo sympatyczna aktorka, wspaniała, którą serdecznie też pozdrawiam. Tomasz Aksinowicz jest reżyserem. Bardzo fajnie się z nim współpracowało, widać, że wie, o co mu chodzi, potrafi to uzyskać, nie używa dodatkowych lamp, co też mnie ujęło. Ujęło mnie to, że bazował na naturalnym świetle, które zastaliśmy w trakcie, więc no, wyszło bardzo, bardzo naturalnie i no, moim zdaniem będzie to fajny klip. Tutaj miałeś jakiś wpływ na scenariusz, dołożyłeś od siebie kilka groszy, czy zdałeś się kompletnie na wizję reżyserską? Po przeczytaniu scenariusza stwierdziłem, że nie ma potrzeby tutaj w ogóle ingerować. On był od A do Z zrobiony tak jak trzeba i zgodnie z zamysłem tej piosenki, więc naprawdę bardzo fajnie. Ten singiel promuje twoją debiutancką płytę, ale czy pracujesz już nad jakimś nowym materiałem? Bo tutaj fani dopytują cały czas, czy w końcu będzie nowa płyta Marcina Sójki, bo ten materiał już doskonale znają. No tak, w końcu. W sumie to niedawno wyszedł album, więc to w końcu... Prace już trwają, mamy zalążek pierwszego utworu. Faktem jest, że nie wiem, czy wejdzie na płytę, bo będziemy starać się zrobić teraz więcej utworów, żeby mieć z czego wybrać. Chcę poświęcić na to cały rok, skupić się na pracy. W jakim kierunku pójdzie płyta, tego też jeszcze właściwie nie wiem, ponieważ no, być może, że z czasem, jak będziemy słuchać danego utworu, to może wizja się zmienić i jakieś elementy wskazujące na jakiś dany styl zostaną w ogóle wykluczone z tego i na przykład zamienione na coś innego, więc nie wiem jeszcze w którą stronę, ale na pewno chcemy, żeby ta płyta nie była gorsza od tej pierwszej. W ostatnim czasie pojawiłeś się w bardzo ciekawym projekcie, a mianowicie zagrałeś w filmie, niejako zagrałeś samego siebie w Jestem M, Misfit. Projekt kontrowersyjny, ale jednocześnie, który chyba trafił do młodych ludzi, bo to film złożony z youtuberów. Opowiedz, jak w ogóle doszło do tego, że znalazłeś się w tym obrazie? No, reżyser prosił, żebym wziął udział, więc stwierdziłem, że to będzie jakaś nowa przygoda i jakieś nowe zetknięcie z nową dziedziną sztuki, czyli z filmem. No więc postanowiłem wziąć w tym udział. Rola była bardzo, bardzo prosta. Wystarczyło tylko wciskać grzybka i się uśmiechać, więc chyba sobie poradziłem. No właśnie, pojawiłeś się tam jako juror talent show, więc myślę, że sprawdziłbyś się w takim prawdziwym talent show. Widziałbyś siebie na przykład jako trenera w The Voice of Poland? Powiem szczerze, jeżeli chodzi o trenera, no to uważam, że ten trener powinien mieć ogromne doświadczenie, żeby mógł się czymś podzielić z uczestnikiem. Ja doświadczenie jakby mam, ponieważ śpiewam od dziecka, ale już takiego zawodowego, typowo profesjonalnego doświadczenia nabieram dopiero teraz, więc no nie wiem, czy jeszcze to nie jest za wcześnie, żebym mógł być jurorem. Obecnie emitowana jest edycja dziecięca The Voice'a, The Voice Kids. Śledzisz ją? Czy masz już jakichś faworytów, jeżeli oglądasz? Powiem szczerze, że nie śledzę w ogóle jakby programów tego typu, bo już nie mam czasu na to. Jak żona ogląda, no to czasami tam sobie zerknę siłą rzeczy, bo jak się mieszka w małym mieszkaniu, ktoś ogląda coś, więc inni współdomownicy muszą już też to oglądać, więc zerknę. Faworyta nie mam takiego typowego. Być może, że coś się wyłoni. Wyklaruje jakaś osoba ciekawa, jakiś nowy talent w trakcie programu. Już na koniec, kiedy najbliższe koncerty z twoim udziałem? Powiem szczerze, jest planowana trasa koncertowa, która będzie promowała album, ale jeszcze jakby nie mamy dokładnych terminów. Na razie biorę udział w projekcie TGD, to jest zespół katolicki, trzecia godzina dnia. Ostatni koncert będziemy mieli w Krakowie. No i cóż, później praca, jeszcze raz praca nad nowym albumem.